To, co teraz robię, to właśnie dodaję przyciski do rzutnika JVC, tak żeby można było otworzyć konsolę i nacisnąć sobie guzik zapal rzutnik, wyłącz rzutnik. To są tylko pierwsze przykładowe dwa przyciski, które dodaję, które zresztą wielokrotnie pokazywałem, jak należy dodać, abyś później każdy mógł sobie dodać odpowiednią ilość wymaganych przycisków UI, w którym wbijamy funkcję, pisząc quickup, przykład, tak, on się tworzy z domyślną metodą. My tą metodę podmieniamy na przycisk power on button, którą żeśmy tutaj zdefiniowali, jaką ma nazwę. I ta metoda po naciśnięciu niej, ta metoda turn on, która tutaj się dzieje, tutaj jest zdefiniowana, to jest metoda dziedziczona po binary switch, w związku z tym ona odpowiada za wciśnięcie przycisku. Wydaje mi się, że najsensowniej będzie skopiować i wywołać całą tą funkcję, tą metodę. W związku z tym napiszemy tutaj, że wołamy tamtą, czyli będzie self ukropek tak. I analogicznie mogę zrobić Ctrl-C, Ctrl-V w ten sposób. Tu wpisać off, dlatego, bo ten przycisk ma zdefiniowany o dokładnie taką metodę. Na wszelki wypadek zawsze można to skopiować. To wszystko od tego momentu, gdy nacisnę podgląd tego i nacisnę turn on, widzimy, że tutaj system próbuje się komunikować i wypisuje mi komentarze, które po pewnym czasie znikają. Właśnie dołączam jeszcze obsługę błędów, także jak użytkownik naciśnie, to będzie miał informację, o, widzimy, że próbuje się porozumieć z zewnętrznym urządzeniem, w tym przypadku z rzutnikiem. Jak mu nie wyjdzie, to za chwilę będzie informacja, że jakiś jest błąd. No i tutaj wysłał mi błąd. System, mówiąc o tym, że czas, na jaki był przydzielony, a dokładnie 10 sekund na połączenie się skończył. Potrzebujesz więcej tego typu rozwiązań? Zajrzyj do mnie na kursy. Przygotowałem kursy dla osób, które chciałyby napisać, umieć pisać dowolne skrypty integracyjne z urządzeniami takich trzecich firm za pomocą QuickUpów i tak dalej. Są to kursy dostępne na mojej stronie. A dzisiejszy tutaj kawałek tego kodu, który zrobiliśmy, to oprócz przycisków, które miał już system, my żeśmy dorobili te dwa. No widać, że warto byłoby zamienić kolejność tych przycisków, żeby po tej stronie było też power off, a tutaj power on.